Sebastian, jako że jeszcze nie miałeś okazji wystąpić w GKS TV, to przede wszystkim witamy Cię w Jastrzębiu. Jesteś z nami od kilku dni. Powiedz, jak wrażenia, jak Cię przyjęła szatnia, jakie masz odczucia, jeśli chodzi o GKS Jastrzębie? No co, na początek witam serdecznie wszystkich kibiców, wszystkich tutaj, którzy wspierają Jastrzębie i są z tym klubem. Generalnie od pierwszych dni naprawdę pozytywne samoodczucia, począwszy od bazy treningowej, od boisk, świetnie przygotowanych tego okresu przygotowawczego, poprzez cały sztab szkoleniowy chłopaków. Myślę, że wiadomo, że są dopiero 3 dni i ciężko jakieś większe opinie tutaj wysnuwać, nie? Bo miałem nadzieję, że to nie są tylko złego miłe początki, tylko wszystko będzie szło po naszej myśli. Generalnie pozytywne samoodczucia, jestem w dobrej myśli. Zaczęliśmy ciężkim okresem przygotowawczym. Jest trochę biegania, ale jest to krótki okres, więc trzeba ciężko popracować, żeby to wszystko zaprocentowało w lidze. Nie? Za tobą bardzo udany sezon w Olimpii Grudziądz, zakończony awansem do drugiej ligi. No, zdecydowałeś się podpisać u nas kontrakt, więc domyślam się, że jest to też dla ciebie samego krok do przodu. Zdecydowanie. Tak samo z moim poprzednim klubem, z Olimpią, udało się awansować na ten szczebel centralny tej drugiej ligi, ale zdecydowałem się na zmianę otoczenia. Jastrzębie było takim klubem najbardziej zdecydowanym. Wszystko poszło szybko, sprawnie, także cieszę się, że to jestem. To teraz poproszę dwa słowa na temat tego dzisiejszego sparingu. Pierwszą połowę oglądałeś z boku, w drugiej połowie zagrałeś. Jak to z twojej perspektywy wyglądało na tle solidnego, pierwszoligowego zespołu? Myślę, że to nie będę zbyt oryginalny, że na pewno świetny materiał do analizy z fajnym przeciwnikiem na świetnie przygotowanym boisku. Wynik niestety przegrana, szkoda, bo można było tutaj przynajmniej zremisować, a myślę, że nawet może pokusić się o zwycięstwo, bo sytuacje były. Na pewno cenna lekcja z bardzo dobrym przeciwnikiem. Myślę, że można być w dobrej myśli, kibice mogą być spokojni, że widzę, będzie wyglądało to jeszcze lepiej niż dzisiaj. Dzięki. Dzięki bardzo. Kurde, bardzo dobrze, będziemy się częściej brać.